Mowa żywiołów Patrząc w świetle wiary mogę zobaczyć, że Bóg ogarnia cały świat, i jest obecny we wszystkich otaczających mnie zjawiskach, we wszystkich, nawet w takich jak przerażające fale tsunami, które wdzierając się na ląd powodują spustoszenie, niszczą tyle istnień ludzkich, tyle ludzkiego dorobku. Człowiek nieraz pracował na to całe życie, a jedna fala potrafiła to wszystko zmieść, zniszczyć. Tu gdzieś były domy, hotele, urzędy, tu był cmentarz, a tu gęstwina leśna. A teraz w jednym momencie przestały istnieć. Po prostu nie ma tego wszystkiego. Jest tylko dopuszczone przez Boga ludzkie cierpienie. Bóg jest przecież obecny w tych palących promieniach słońca, które wysuszają ziemię do niemożliwości, jakby chciały wyssać wraz z życiodajną wodą wszelkie formy życia? Obecny jest też w tych gwałtownych ulewach, które przychodzą tak niespodzianie i niosą deszcz, padający tak mocno i punktowo, że z małej rzeczki natychmiast tworzy się powódź. I nagle zalewa to, co człowiek z takim trudem budował, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość. Teraz sam musi się chronić na coś, co znajdzie kawałek belki, jakieś szczątki mebli pływające po wodzie. To są żywioły. I w obliczu tych żywiołów człowiek staje tak przerażony, zaszokowany, tak skoncentrowany na tym, by ratować swoją egzystencję, że rodzi się pytanie, czy jest jeszcze w stanie mieć chęć i czas na wołanie do Boga? W obliczu olbrzymich fal tsunami, nękającego upału czy zatrważających huraganów, Bóg znika z ludzkiej świadomości jest zbyt mały, by uwierzyć w jego moc, w jego panowanie, w jego miłość. Tak jak dla przerażonych rydwanami egipskimi Izraelitów, Bóg właściwie się nie liczył. Nie miał wystarczającej mocy i miłości, więc ogarniała ich panika, tak i nas teraz ogarnia trwoga. Choć nie ma rydwanów egipskich zagrażających życiu, tylko są bomby, które wybuchają, susze, które wypalają i powodzie, którym człowiek nie jest w stanie zapobiec. A przecież Jezus. Ten najwyższy autorytet powiedział, Gdybyście mieli wiarę, moglibyście. Ostatecznie te narastające na naszej planecie kataklizmy pokazują, jak niewiele jest w nas spojrzenia czy myślenia wiary. A przecież to są przejścia Boga. Znaki Jego jedynego panowania, na naszych oczach objawia się moc tego, który upomina się o swoje prawa, zakwestionowane przez Jego sekularyzowane dzieci, które chcą być jak bogowie. Poprzez sytuacje tak ekstremalne, Bóg mówi tym swoim zagubionym dzieciom, że tu na ziemi raju zbudować się nie da, że nie da się żyć bez Niego. On zawsze jako miłość. Chce dotrzeć do tych zamkniętych w pogoni za fałszywym rajem ludzkich serc, jeżeli z jego woli ten raj musi ginąć, to dlatego by te serca szukały prawdziwego raju, prawdziwego domu? Kiedy słyszę lub czytam o narastających kataklizmach, czy myślę wtedy, że w nich jest Bóg obecny? I że to jest jego głos?